Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 17 vlogmasie. Nie zgadniecie, która jest godzina. Teraz jest około godziny 14. Ja wstałam grubo po 12.30, zanim się wyrobiłam. To widzicie, czas leci. Dzisiaj jestem zupełnie poimprezowa. Jestem nieprzytomna i mam trochę problem z ogarnianiem rzeczywistości. Więc ten vlogmas może być chaotyczny i mi proszę to wybaczcie. Wczoraj zapomniałam, szczerze mówiąc, po powrocie się do Was odezwać. Ale miało to też związek z tym, że wróciłam dużo później niż chciałam. Ponieważ myślałam, że to będzie zwykłe spotkanie, wiecie, takie ze znajomymi i wrócę, nie wiem, góra 23 do domu, może o północy. A tak naprawdę wróciłam po pierwszej, zanim się położyłam, bo po drugiej i po prostu wszystko mi, wszystkie plany mi siadły. Ale cieszę się, bo spotkanie udało się niesamowicie. Chociaż nie było zbyt dużo osób, bo wręcz kameralnie, mimo wszystko bawiliśmy się naprawdę rewelacyjnie. Było śmiesznie, czasami poważnie i naprawdę ten czas uciekał tak szybko, że w pewnym momencie znajomy mówił: nie, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze godzinę. I w efekcie po prostu odprowadziliśmy znajomych na SKM-kę, no, około pierwszej. I zanim doszłam do domu, to była pierwsza, więc po prostu było wesoło. Dodatkowo jeszcze właśnie szliśmy ich odprowadzić na dworzec, więc miałam jeszcze dodatkowy spacer do łóżku. Jak wracaliśmy, był szron, było strasznie zimno i po prostu było ciekawie, bo pierwszy raz jechałam wózkiem elektrycznym po szronie. Też ciekawe doświadczenie. I muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę świetny wieczór, ale teraz trzeba dojść do siebie, wiecie, dojść do rzeczywistości. Dzisiaj jest niedziela, ale pozwoliłam sobie pójść na wieczorną mszę, więc idę dopiero na 18 do kościoła, więc mam jeszcze trochę czasu. Myślę, że zaraz też otworzymy kalendarze adwentowe, bo być może będę miała plany wieczorem. No, chciałabym się dzisiaj spotkać z Pawłem, tak jesteśmy wstępnie omówieni, tylko jeszcze czekam na potwierdzenie. I cieszę się, że wreszcie się z nim zobaczę. Myślę, że wy również cieszycie się, jeżeli go zobaczycie. Muszę się dowiedzieć, co u niego, bo tak dość dawno się nie widzieliśmy i u mnie zaszły spore zmiany, u niego zaszły spore zmiany i trzeba się spotkać i pogadać, a Paweł niestety wczoraj nie mógł być, więc cieszę się, że chociaż dzisiaj się uda spotkać. Dodatkowo muszę sięgnąć po pilnik, bo mam tak strasznie przesuszone usta, bo ja muszę, mam coś takiego, że w zimie muszę nawet taką zwykłą kremową pomadkę nałożyć na usta, jak wychodzę na mróz, bo inaczej później moje usta wyglądają tragicznie. A wczoraj po prostu znajomi śpieszyli się na skamkę i tak szybko i zapomniałam nałożyć pomadki. A że miałam tylko taką, tą czerwoną z Glossyboxa, to już mi się szczerze mówiąc nawet nie chciało, a potem o niej zapomniałam i w efekcie przeszłam po zimnym i mam, no, nieciekawe usta, więc muszę się zaraz tym zająć. Przepraszam za to, ale po prostu chciałam się jak najszybciej do Was odezwać, bo i tak bardzo późno dzisiaj zaczynamy ten vlogmas. Dobra, ja uciekam i zaraz widzimy się przy kalendarzach. Czas na kalendarze adwentowe i nie dziwcie się, że mam na ustach pomadkę, ale zrobiłam peeling i po prostu moje usta wyglądały tragicznie, dlatego stwierdziłam, że przykleję pomadką, żeby jakokolwiek do kadru wyglądały. I mam nadzieję, że po prostu te wszystkie olejki z peelingu, które jest w tym peelingu z Biedronki, je szybko wyleczą. Jeszcze później położyłam trochę specjalnych pomadek i mam nadzieję, że do wieczora już moje usta dojdą do siebie. Czas na kalendarze, zaczniemy od tego z Hand M-u. Czekajcie, ja sobie go tak złapię. Tutaj mam okienko 17. Wow! Ale co to jest? To jest bryloczek, ale fajny. Zobaczcie. Sobie na pewno przypnę do kluczy, bo ogólnie muszę Wam się przyznać, że mam manię i bardzo dużo bryloczków noszę do kluczy. Ogólnie klucze noszę od niedawna i odkąd mam klucze swoje, to po prostu noszę dużo, dużo bryloczków. Co prawda jeszcze nie mam aż tak dużej ilości, ale właśnie chcę mieć dużo, dużo bryloczków, więc bardzo się cieszę, bo też sobie jedną przywiozłam z Rzymu. Może Wam kiedyś pokażę moje bryloczki. I o, tak wygląda ten, który był dzisiaj. Z takim słodkim reniferkiem. Widać, widać. Jest po prostu prześliczny. Na pewno go sobie przypnę. Tego możecie być pewni, bo strasznie mi się podoba. Dobra, czas na kalendarz z czekoladkami. Okej.
Chyba trochę za tak odjechałam. Coś dzisiaj się nie mogę ogarnąć, ale jestem poimprezowa, troszkę się nie powinien dziwić, prawda? Okej, tu mam okienko numer 17. O, i duża czekoladka dzisiaj jest. Okej. I mamy dzisiaj trąbkę. Ogólnie dzisiaj jest bardzo ładne światło, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest fajne, kiedy mogę Wam po prostu wszystko dobrze pokazać. I wiecie co, może od razu wezmę ten czerwony kalendarz i pokażę, tak jak Wam mówiłam, odkąd mam tipsy, to po prostu zawsze proszę kogoś o pomysł, o podpatrzenie okienek, a ten kalendarz mi po prostu zawsze ktoś otwiera, bo niestety nie jestem w stanie sama go otworzyć. Widzę 18, ale to dopiero jutro. Gdzie my mamy tu 17? Okej, dobra, tutaj. Tutaj było okienko numer 17 i czekoladka w nim. To jest babeczka. Już Wam pokazuję. O. To jest okienko numer 17. I tutaj zobaczcie, wszystko już tak po prostu opada, ale okej. Mam nadzieję, że do Wigilii ten kalendarz przeżyje w jednym kawałku. I zabieram Was na kalendarz z Makeup Revolution. Tutaj mamy okienko numer 17 i powiem Wam, że ciężko będzie mi je otworzyć. I tak kalendarz mam do góry nogami, ale okej. Jakoś dam radę. O, i dzisiaj jest błyszczyk w bardzo szalonym kolorze. Naprawdę, już Wam pokazuję. Zobaczcie, jaki mamy dzisiaj błyszczyk. Co prawda aparat trochę zjada kolor, bo w oryginale jest on bardziej neonowy, ale jest to bardzo intensywna fuksja. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać na ustach. Ten odcień na pewno sobie zostawię. I przechodzimy teraz do kalendarza z Yankee Candle i za chwilkę wszystko powyciągam. Musiałam Wam wcisnąć dziewiątkę do środka, żebyście lepiej widzieli. Tutaj mamy okienko numer 17. O, i mamy znowu czerwony tea light, już Wam pokazuję. Zobaczcie, czerwony tea light. Mam wrażenie, że ogólnie tych świeczek w tym kalendarzu o zabawieniu czerwonych, które na małych, jak i dużych, jest bardzo, bardzo duża liczba. I dlatego ciężko jest w szczególności te małe tea lighty rozróżnić. Jestem ciekawa, co to za zapach i ciekawa jestem też, czy poznam ten zapach, czy też nie wiem. Już wyciągam i za chwilkę się do Was odzywam. Dzisiaj kalendarze adwentowe nie robiły mi większych problemów i od razu mi się udało wszystko wyciągnąć. I tutaj mamy ten błyszczyk. O, i tutaj widzicie prawidłowo kolor. Widzicie, on jest taki naprawdę ciemnofuksjowy i chyba jest tak matowy, bez drobinek. Więc jestem naprawdę ciekawy. Niby to jest sheer gloss, ale w tamtym mieliśmy taki drobny brokat, a w tym nie widzę tego, więc kolor jest naprawdę interesujący. Czekajcie, odkładam. No i tutaj mamy świeczkę, która ma już oczywiście dobrze knot, więc jest fajnie. To jest zapach chyba, który jest nowy, bo nie kojarzę z zeszłego roku. Oczywiście CoverGirl, jak znasz ten zapach, to napisz proszę. Moi widzowie pewnie też są inni ciekawi, jaki to jest zapach. Ale powiem Wam, że podoba mi się zapach tego tealightu. On jest lekko słodkawy. Pachnie trochę jabłkowo, może to jest jakaś szarlotka. Tak mi się wydaje. Ja teraz pójdę na chwilkę do kompa, spróbuję ogarnąć rzeczywistość. Zjem późny obiad i na pewno jeszcze przed kościołem się do Was odezwę. Jestem ciekawa, czy po prostu moje spotkanie wypali. Muszę Wam powiedzieć, że gdyby to nie był Paweł i gdyby to nie było to, że nie widziałam się z nim tak długo, to pewnie bym odwołała to spotkanie, bo czuję się tak trochę, no poimprezowo, nieciekawie. Ale dla Pawła to jestem gotowa poświęcić moje samopoczucie, bo wiem, że to będzie naprawdę fajny czas spędzony razem. I Paweł już potwierdził, więc dzisiaj będzie też ciekawy vlog. I na pewno szalony vlog, bo nie mamy pojęcia, co będziemy robić. Jest po godzinie 5:00 i ja niedługo wychodzę, myślę, że tak za pół godziny. I próbuję się ogarnąć, żeby jakoś wyglądać, ale dzisiaj poimprezowa to chyba nie będę wyglądać kwitnąco. Nie ma na to szans. Idę na mszę świętą o godzinie 18:00. Pozwoliłam sobie pójść po prostu na wieczór. A dzisiaj jest różowa niedziela, niedziela radości, niedziela letare. Czyli taki punkt kulminacyjny w czekaniu na święta i gdzie wszystkie czytania, gdzie cała Ewangelia i co tak naprawdę całe Słowo Boże mówi nam o tym, że święta już blisko, że Pan przychodzi i to jest naprawdę super. Uwielbiam różową niedzielę, powiem szczerze. I mam nadzieję, że będę w miarę myśleć na mszy i że wiecie, będę w miarę przytomna. Potem jestem umówiona z Pawłem, więc nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie. Nie mam pomysłu, co będziemy robić, czy będziemy siedzieć u mnie, czy gdzieś wyjdziemy.
Znaczy się, że będę pewnie chciała gdzieś Pawła porwać, ale nie wiem, jakie Paweł ma plany. Zobaczymy, co wyjdzie, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie spotkanie z Pawłem to jest jeden wielki spontan. Jest 12 po 20, wylądowałam w Grumi zupełnym przypadkiem. Miałam spotkać się z Pawłem, iść na piwo, a wylądowaliśmy w McDonaldzie. Ja już zjadłam ciastko i teraz mam zimową kawę. Zaraz wam pokażę agenta, który mnie tu przywiózł. I tak naprawdę ja zaczęłam go porywać, potem on porwał mnie do Grumi. Skomplikowana historia. Mieliśmy też dżemowe przygody, ale to już jest zupełnie inny temat i nie nadający się na film. Ja oczywiście po wczoraj nie czuję bez się... bez skojarzeń tam. Tak, dokładnie, bez skojarzeń. I tutaj podkreślam, że po wczorajszym czuję się jak trup, a tutaj jeszcze Paweł mnie wyciąga, jest późno, ale postaram się w miarę późno nie wrócić do domu, jak zawsze. I jak zawsze mi to pewnie nie wyjdzie, więc będzie zabawnie. Ale cieszę się, że się wyrwałam mimo wszystko w niedzielę i cieszę się, że wreszcie udało mi się spotkać z Pawłem i porozmawiać. Już wam go pokazuję. Zobaczcie, kto ze mną jest. Jest Paweł. Siedzimy w maku, tutaj mamy kawy, jedzenie już zjedzone. I przyznam, że jest strasznie zimno na dworze, nie? To znaczy ci powiem, że mnie jest akurat w tym momencie gorąco, a jak wyjdę, to jeszcze się spocę. Tak, Paweł już miał cały czas rozpiętą kurtkę, ja zawinięta w płaszczu, trzęsę się. Mnie jest bardzo ciepło, tak. Nie wiem. A Pawełowi jest po prostu tak ciepło, jakby to były jakieś Kanary, ale okej, nie czepiajmy się. W ogóle w Rumi jest bardzo mało dekoracji świątecznych. A właśnie, przyznam. Muszę wam powiedzieć, że mają bardzo dobre ci swój gej, już trochę zjadłem. Nie, trochę już. Prawie wszystkie zjadłeś. Mają w ogóle bardzo mało w tym roku w Rumi ozdób świątecznych, nie na dworcu. Prawie mało, w ogóle. Mało. Zawsze było tyle i zawsze pokazywałam na filmie, teraz ale ci powiem, że teraz już nawet nie ma tych świąt, nie wiem czy zauważyliście. Jak nie ma świąt? Znaczy, chodzi o to, że już się tak nie czuję jak kiedyś. Znaczy ja czuję, bo nagrywam vlog, bo to właśnie nagrywały. Ale rozumiem, co masz na myśli. Już, no. Już te święta nie są takie jak kiedyś, nie? Jak się było dziećmi. Dobra, to ja kończymy my kawę i pewnie się jeszcze odezwiemy. Wyszliśmy już z McDonald'u. Jesteśmy na głównej ulicy w Rumi, bo idziemy na autobus. O, Pawła też widzicie. Akurat czekamy na zmianę świateł. I jedzie ochała wielka ciężarówka, to tak na marginesie. Niestety w niedzielę do Redy autobusy jadą rzadko, więc musieliśmy wychodzić na konkretne. Ale myślę, że jeszcze pójdziemy na spacer po Redzie, więc może wam jakieś dekoracje pokażę, zobaczymy. A teraz na pewno też wam pokażę, jak tutaj dworzec jest przystrojony. Ale tak jak mówiłam, jest dość ubogo. Serio. A i kawę tą z McDonalda zimową z przyperwami mogę wam polecić. To jest chyba zimowe latte. Jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Jest po godzinie 22, a dokładnie bliżej 22.30 i muszę wam powiedzieć, że jest kosmicznie zimno. Telefon pokazuje mi minus 2 stopnie, ale mam wrażenie, że jest więcej, co najmniej minus 7, bo
Jak wróciłam do Redy, to nie poszłam prosto do domu, ale Paweł powiedział, że nie widział jeszcze rekinów, więc powiedziałam, okej, to chodźmy do akwaparku i ci pokażę rekiny, bo tak jak wam pokazywałam, to akwarium można odwiedzać w każdej chwili i to jest za darmo. Dlatego poszliśmy, ja wam po drodze nagrywałam ozdoby świąteczne, czy to na balkonach u ludzi, czy też powieszone te, które powiesiło miasto u nas, ale niestety jak nagrywałam na takim zimie i w momencie, kiedy weszłam do budynku, cała park mi zaparował, a ja nie miałam takiej specjalnej ściereczki i niestety już wam w środku nic nie nagrałam, a tam są tak ładne ozdoby świąteczne. Postaram się jeszcze z wami tam pójść i wszystko wam pokazać jakoś przed świętami albo może po świętach, zobaczymy, bo naprawdę warto. Najsztabniejsze to były lampki na palmie, to mnie rozwaliło zupełnie i pod palmą były prezenty, ciekawa wersja choinki, naprawdę. I kiedy wróciłam do domu, to moje pierwsze słowo było gorącej herbaty, bo tak strasznie zmarzłam. Tylko poprosiłam razu o herbatę z kalendarza adwentowego. Dzisiaj znowuż była ta folijka, ale jestem szczęśliwa, bo dzisiaj jest zielona herbata jaśminowa, więc jak widzicie, ja uwielbiam herbatę jaśminową, bardzo się cieszę. Tutaj mam mój świąteczny kubek i pachnie zupełnie herbatą jaśminową, więc nie wiem, jak się jeszcze, bo była właśnie zielona tylko woda i herbata zaczynała się parzyć, to nie pachniała herbatą jaśminową, ale teraz pachnie, więc jestem zadowolona. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo uwielbiam ten smak. Tak, całkowicie zielona herbata i jest przepyszna i w ogóle mogę wam ją polecić. Tam z tyłu pozdrawia troll guzik. Ogólnie kot się bardzo za mną stęsknił i jak tylko weszłam, to się miziął, żeby go głaskać w ogóle i zaraz miał to, jak mnie zobaczył, wiecie, wielka radość i pewnie wielka pretensja, dlaczego mnie zostawiłaś. Ale czasami można przecież wejść i zostawić kota bez przesady, tak? Oczywiście mówię to wszystko żartem, żeby nie było. Ja myślę, że w tym momencie już zakończę tego dzisiejszego poimprezowego vlogmasa, bo po prostu jestem zmęczona, muszę dla was jeszcze zmontować film. Mam nadzieję, że dam radę i chcę się położyć szybciej, żeby odpocząć, wiecie, żeby się wyspać i żeby jutro być dla was pełną energii. Poimprezowy stan to nie jest dobry stan zrobienia czegokolwiek, uwierzcie mi. Jak patrzę na siebie teraz w poglądzie, jak ja wyglądam, to się właśnie można rzecz obrycować. Wyglądam strasznie, ale okej. W tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego vlogmasa. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!